wystawiłem w Koleje Śląskie, gdyż jest to taki kierunek oczekiwany ze strony mieszkańców, żeby to rozwijać. Po pierwsze, to jest transport ekologiczny, dość bezpieczny, mówiąc wprost. Jest to transport, który zachęca do podróżowania przede wszystkim młodych ludzi i to pokazuje, że ten transport publiczny może być fajny, co nas osobiście bardzo cieszy, bo naprawdę ta mobilność mieszkańców regionów wzrasta. Wiele arterii komunikacyjnych jest zakorkowanych z uwagi na różne inwestycje, przebudowy. To powoduje, wiadomo, różnego rodzaju takie negatywne okoliczności, już tutaj nie mówię o tych o charakterze ekologicznym, ale też utraty czasu na to, żeby dojechać do miejsca pracy, zamieszkania, spędzenia czasu wolnego, i Koleje Śląskie tutaj wychodzą naprzeciw, odciążają te budżety rodzinne w jakimś stopniu, żeby dzieci i młodzież mogły coś ciekawego z tymi pieniędzmi też zrobić, spędzić ten czas w sposób atrakcyjny. I to jest bardzo ważne, a co najważniejsze, efekt ekologiczny i też edukacyjny, żeby korzystać z transportu publicznego. To, co wszyscy fachowcy powtarzają, w zeszłym roku była akcja, która, myślę, przyjęła się, już przyjmie się na lata kolejne. Wymaga ona dużego zainteresowania i dużej pracy ze strony Kolei Śląskich. Z tego miejsca też dziękuję pracownikom za ten trud, bo to naprawdę jest dodatkowe wyzwanie, żeby tych pasażerów wszystkich bezpiecznie w różne części naszego województwa i nie tylko przemieścić. Bardzo zachęcamy do skorzystania. Oferujemy bezpłatne przejazdy dla dzieci i młodzieży. Natomiast to nie wszystkie atrakcje. Również bardzo zachęcamy do różnych atrakcji, które przygotowaliśmy na ten okres, między innymi zwiedzanie bazy. To jest taka niecodzienna atrakcja, z której będzie można skorzystać, zobaczyć, jak jest wyprawiany pociąg, jak się odfekalnia, jak wszystkie procedury wyglądają, przejechać się w kabinie maszynisty, zobaczyć, jak to wszystko funkcjonuje, porozmawiać z pracownikami. Do tego bardzo serdecznie zachęcamy. Już teraz najbliższa możliwość zwiedzenia głównej bazy Kolei Śląskich będzie możliwa w sobotę. W sobotę o godzinie 10 tutaj z katowickiego dworca, z peronu 4, natomiast wcześniej trzeba się zarejestrować na stronie Kolei Śląskich.